Dzień dobry Państwu. Chciałbym w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jako senator, jeden z członków tej Izby, chciałbym serdecznie pozdrowić Polaków z Lwowa, Polaków z ziemi lwowskiej. Za każdym razem, kiedy my, Polacy mieszkający w Polsce, spotykamy się z Polakami mieszkającymi poza granicami, a w tym wypadku z Polakami z Lwowa, zawsze to jest wielkie święto. Zawsze to jest okazja do tego, żeby podziękować Państwu. Podziękować za to, że jest ciągłość kultury, języka i polskości tu na tej ziemi. Za to, że mówicie po polsku. Za to, że pamiętacie o świętach polskich. Że kultywujecie te święta. Za to, że pamiętacie o potomkach, o tych, którzy już odeszli, których już nie ma z nami, a którzy włożyli tak wielki wkład w utrzymanie ciągłości kultury i dziedzictwa polskiego na tych ziemiach. Chciałbym powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie, pomimo tego, że wpisuje się w ciąg wielu spotkań, dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe, solenne, bardzo uroczyste. A to dlatego, że my wszyscy, rodzina polska, my dzisiaj uczestniczymy w wypromowaniu, w poświęceniu kamienia węgielnego pod coś, co dla każdej rodziny jest najważniejsze, a w tym wypadku dla rodziny polskiej. My dzisiaj poświęciliśmy kamień węgielny pod dom Polski. Dom Polski, tak jak każdy dom, który jest w Polsce, to dom, który na pewno będzie domem otwartym. To dom, do którego każdy, kto ma dobre zamiary, może wejść. To dom, do którego, żeby przyjść, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Nie trzeba wcześniej się umawiać. Tam każdy będzie mógł na pewno wejść, bo taki jest dom polski. Każdy dom jest taki polski. Tam będą mogli się spotykać i Polacy z Ukraińcami. Tam będą mogli się spotykać wszystkie narodowości. Tam będzie można wymyślać i kształtować najróżniejsze sposoby komunikowania się. Czyli to, na co świat współczesny tak bardzo czeka. Te bezpośrednie kontakty człowieka z człowiekiem, przedstawiciel jednych narodowości z innymi. I to będzie dom, gdzie będzie promowanie kultury i języka polskiego. Tam będzie wykształcanie postaw propolskich. A skoro będą postawy propolskie, skoro będzie kultura, język polski, to z definicji będzie współpraca ze wszystkimi narodami. Dlatego cieszmy się dzisiaj. Cieszmy się dzisiaj z tego wielkiego dnia, bo to jest wielkie święto. Za to dziękuję wszystkim twórcom tego Domu Polskiego, wszystkim, którzy doprowadzili do tego dnia, Polakom, którzy mieszkają we Lwowie, tej komisji, która powstała, która doprowadziła do tego i oczywiście wspólnota polska. Na pewno profesor marszałek, założyciel wspólnoty polskiej, patrzy tam z góry i bardzo się raduje. Bardzo się raduje z tego, że taki dzień dzisiaj mamy. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj uczestniczyli i jako przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej oczywiście włączamy się w tą wielką radość i życzymy owocnej działalności Domu Polskiego w Lwowie. Dziękuję bardzo.